Z nami Sebastian Szczepański, który jest złotym medalistą Mistrzostw Europy w sztafecie 4x100 metrów stylem dowolnym z dnia wczorajszego. Sebastian wspaniale spisuje się tutaj na mistrzostwach. Jutro będzie płynął w finale 100 metrów stylem dowolnym. Udowodnił, pokazał po raz kolejny, że setka jest jego domeną. Przed tobą jeszcze 50 metrów stylem dowolnym. Może sztafeta 4x200 w finałowym wyścigu, więc pracowite mistrzostwa. Tak, mam dosyć dużo tych startów. Dzisiaj jest dopiero drugi dzień, a płynąłem swoją piątą setkę, która jest na dosyć wysokim poziomie. Bardzo dobrym poziomie. Tak, jestem zadowolony z tych wszystkich pięciu setek. Wszystko na razie idzie zgodnie z planem. Zapowiada się dobrze, jutro właśnie jest ten finał. Wszedłem z czwartym czasem. No, zamierzam wyjść z tego finału z medalem, a co najlepiej ze złotym. No, dokładnie i to są najważniejsze plany. Pozytywne złoto z 4x100, więc dodało na pewno energii pozytywnej. Jesteś w bardzo dobrej formie, przygotowany, siła niesamowita tkwi w tobie, młodość, bo to 5 startów, co to przy takim młodym wieku, spokojnie możesz więcej startować, więc trzymam kciuki bardzo za tą setkę. Ty na co dzień trenujesz w Zielonej Górze w SMS-ie i mieszkasz w domu, tak? Więc mama dobrze karmi i wszystko idzie po dobrej myśli. Tak, tak. Cały czas trenuję w Zielonej Górze z trenerem Zbigniewem Pietrzykiem. Wszystko układa się rewelacyjnie. Wszystko jest w porządku. Zapowiada się coraz z roku na rok jest progres, więc nie ma na co narzekać. Teraz od przyszłego roku wejdę do tego świata seniorskiego, tak? Już zostaną mi tylko Mistrzostwa Świata Seniorów i Mistrzostwa Europy Seniorów i Mistrzostwa Polskie Seniorów, więc to jest taki ostatni rok, ostatnie moje zawody juniorskie. Ewentualnie później jeszcze mam Olimpiadę Młodzieży, ale to jest takie przejściowe przed Mistrzostwami Świata, które są w Dubaju na koniec sierpnia. No właśnie, Mistrzostwa Świata na koniec sierpnia, Mistrzostwa Europy, czyli takie przetarcie, tak jak powiedziałeś, przed tą walką z seniorami, przed tym wejściem w seniorski sport. Ja pamiętam ze swoich wspomnień złoto, właśnie to złoto z juniorów pociągnęło mnie do wszystkich sukcesów późniejszych, no i tego w 100% ci życzę. Powiedz mi, emocje opadły po wczorajszym starcie, po złocie, jest motywacja na kolejny start. Przespałeś tą noc, czy były problemy, bo wiesz, jak są emocje, to różnie to bywa. Nie, no właśnie takich problemów ze snem czy tym podobnym rzeczom nie mam żadnych problemów, ponieważ w zeszłym roku też startowałem na Mistrzostwach Europy, gdzie jeszcze one były na wyjeździe w Antwerpii. Tam zabrakło mi 400 do brązowego medalu i 1200 do srebrnego, więc nabrałem tymi zawodami trochę doświadczenia. Dzięki temu w tych zawodach mogę startować z trochę spokojniejszą głową. Wszystko jest w porządku. Czyli jednym słowem, te mistrzostwa są takim rewanżem za zeszły rok, więc zdecydowanie, no to nie mogę się doczekać jutrzejszej setki, będę to obserwowała z niecierpliwością, trzymam naprawdę kciuki za setkę jutrzejszą, za pozostałe starty, a przede wszystkim za Mistrzostwa Świata i kolejną drogę do seniorskich imprez. Zgadza się, ja też nie mogę się naprawdę już doczekać tej setki, mam po południu to 100 dowolnym, rano odpoczywam. Trenerzy zmieniają skład w sztafecie 4x200 dowolnym. Nie wiem, jaki dobiorą skład po południu, ale ja i Jasiek nie płyniemy rano. Odpoczywamy przed indywidualnym startem w 100 dowolnym po południu. No tak, indywidualne starty są najważniejsze i na nich powinniście się skupić. Tutaj walczycie o medale, a oczywiście drużyna jest bardzo ważna. Wiesz co, to co mi się bardzo podoba w waszej w ogóle drużynie, niesamowite wsparcie. To jak dodajecie sobie wszyscy nawzajem otuchy, więc chyba się czuje taką rodzinę w drużynie. Tak, uważam, że drużyna jest bardzo zgrana. Na przykład wczoraj przed tą sztafetą 4x100 dowolnym z chłopakami się bardzo nakręciliśmy. Jeszcze nie popłynęliśmy, a już sobie wmawialiśmy, że wygramy i to nas Rosjanie się boją. No to super, to rewelacja, chociaż się spóźniliście i to nie było takie ładne zachowanie z waszej strony, ale najważniejsze jest to nakręcenie, to co właśnie powiedziałeś, jesteśmy mistrzami, czyli jeżeli wy tak dobrze potraficie pracować z głową, to ja czekam na jutrzejszy twój finał. No zgadza się, dobrze się zmotywowaliśmy, jutro z Jaśkiem też się wspieramy, 100 dowolnym, mamy zamiar oboje stanąć na podium. Super, trzymam kciuki, bardzo dziękuję. Dziękuję również.